Hej, witajcie ludzie, cześć! Ja jestem Nexos, to jest kolejny odcinek Ratcheta i Clanka. Wydaje mi się, że to będzie numer trzeci. Prawdopodobnie po tym numerze będę już nie będę już pamiętał, który numer jest który. W każdym razie znajdujemy się na Aridi, na planecie, gdzie został założony sklep Skida McMarksa, który widzicie tam w tle. No i właśnie temu tutaj będziemy musieli pomóc. Więc podejdźmy, zobaczmy, co mu tam dolega. Ale najpierw rozwalmy jeszcze parę skrzynek, bo czemu nie? Cześć, Skid! Pojawiliście. Siedzę tu przez całą noc. Nie wierzę, to Skid McMarks. Oglądałem wszystkie twoje wyścigi. Rok temu wykręciłeś potrójny nowy obrót przy dwóch machach. A więc bardzo mi miło spotkać mojego fana. Jestem Clank, a to Ratchet. Twój wuj dostał wiadomość i prosił nas o pomoc. O, zastanawiałem się, czy dotarła. Mój agent i ja całą noc uciekamy przed blargami. Rozdzieliliśmy się w zamieszaniu, a ja niefortunnie upadłem, jak wjąłem ze swojego sklepu. Hej, załatwicie te piaskorekiny, żebym mógł się dostać do statku? Jeżeli tak, to dam wam deskolotkę. Wow, McMarksa 4000? Bierzemy się do roboty. McMarksa 4000? Uwaga, na piaskorekiny, brat. Kurde, nie sądziłem Ratchet, że jesteś takim selloutem. Ja myślałem, że to inni tutaj się sprzedają na YouTubach. A ty, kurde, sprzedałaś się za deskolotkę, no wiesz co. Dobra, tego nie można zniszczyć. Ale trzeba będzie po prostu parę piaskorekinów zniszczyć. Weźmy sobie tutaj jakiś protonowy dudnik, teraz nam się przyda, zobaczycie. W tych sytuacjach będzie naprawdę użyteczny. Bo tutaj ogólnie pojawiają się takie gniazda, widzicie? Takie cosie tutaj są. I teraz patrzcie, rzucam tutaj takiego dudnika. I teraz po prostu jest idealnie. Op. Musimy od razu to niszczyć. No i spokój, proszę bardzo. Już parę pozbyliśmy się. I parę jest tutaj właśnie takich gniazdek trzeba będzie. O, jest tam drugie gniazdo. No, podejdźmy sobie. Uwaga. Boom. No i patrzcie, to samo się zabija. Nic nie muszę. Ta gra za mnie sama. No właśnie. Tak, tak, tak. Zaraz będzie mi krzyczał, że cały czas, o, no płaskowyżu są rekiny, spokojnie. Zajmiemy się nimi, bez problemu. Tutaj, ale tu są jeszcze parę tych, o kurde, tutaj będzie, nie trzeba wycelować, dobrze. No i właśnie, bronie w miarę używania, jak one zadają obrażenia i zabijają przeciwników, to one levelują. W lewym górnym rogu możecie zobaczyć amunicję oraz postęp, oraz poziom tej broni. No i właśnie one po prostu zyskują coraz to lepsze poziomy, zadając coraz to więcej obrażeń. No właśnie, będziemy musieli, kurde, tutaj to rarytanium nasze użyć, plus jeszcze kupić może jakieś nowe bronie. Protonowy dudnik, chodź tutaj do protonowego. Wszystkich muszę zaciągnąć tutaj. Dobrze wam idzie, mordeczki. Mordeczki. Zostało jeszcze kilka piaskorekinów. Jakie teksty ty walisz? Mordeczki. Jak to brzmi? Jak ziomeczki, kurde. Jestem ładnym youtuberem. Mordeczki, ziomeczki. Dobra. Ale on jest takim serferem w sumie, taką jest trochę przekręconą postacią, powiedzmy. Dobra. Weźmy tutaj, jeszcze zniszczmy skrzynkę z narzędziami, bo czemu nie? Kurde, jak ja uwielbiam tą gierkę, naprawdę. Jest, w sumie jest to remake, ja liczyłem, że będzie coś tutaj więcej. Jest trochę zmian pod względem historii i paru etapów. Jest trochę jakby strukturowe zmiany, są nowe bronie. Natomiast liczyłem, że będzie nieco więcej. Natomiast to jest reboot poniekąd tej serii, więc nie ma co się dziwić. W każdym razie jest to jedna z najlepszych gier. Ach, wiem, że na płaskowyżu są rekiny. Skasujmy. Dobra, to tu możemy sobie wejść, ale obiegniemy sobie jeszcze dookoła. W każdym razie bardzo, ale to bardzo rzadko wychodzą właśnie takie gierki. Uwierzcie mi, że to jest jedna z gier, która naprawdę niesamowicie mnie interesuje. I to nie wiem dlaczego, czy to przez nostalgię, czy coś, ale rzadko wychodzą gierki. Często właśnie podawałem jako przykład Ratchet & Clank'a. To jest taka gra, super i tak dalej. I właśnie rzadko wychodzą takie gierki, które mnie interesują. W każdym razie, weźmy sobie tutaj. Tutaj ogólnie jest taka ściana, widzicie? Tą ścianę rozwaliłem i tam mogę sobie wejść i tutaj jest śrubka taka złota, zaraz wam pokażę. Proszę bardzo, jest tutaj złota śrubka, a tej złotej śrubki nie będę zdobywał. Te złote śrubki zdobędziemy sobie wszystkie, jak skończymy grę, to zrobię jeszcze jeden odcinek po końcu gry, po końcu fabuły, po prostu przejdziemy się. O, ktoś zasubskrybował, Acer God, dziękuję ci bardzo serdecznie za suba, witam w gronie subskrybentów.
Więc kanapki dla ciebie. A złote śrubeczki zdobędziemy sobie właśnie w tych dodatkowych odcinkach ze znajdźkami wszystkimi. Proszę bardzo, tak tutaj wygląda. Okej, okay. Idziemy na płaskowyż, jak on tam krzyczał. Jeszcze te 13 rekinów nam zostało do zabicia. Weźmy, nie mogę się doczekać, aż będziemy mieli helikopter na naszym super odrzutowym plecaku. Okej, okay, proszę bardzo, nawet zostało nam oznaczone to zadanie, wow. Okej, okay, tutaj weźmy sobie protonowy dudnik. Zobaczymy, czy uda nam się go ustawić tak, żeby zadawał obrażenia obydwu roślinkom naraz. Jest, dobrze, udało się. Jej! Załatwiliście wszystkie! Dobra robota, chłopaki! Dobra, udało się. Easy! Ale jedwabiście! Dzięki za pomoc! Jedwabiście! Oto twoja deskolotka! Wow, jest z autografem! Dla Ratcheta i Clanka najbardziej spoko kolesiów, jakich poznałem na wrogiej planecie. Ekstra! Czy dostaniesz się do domu o własnych siłach? Dam sobie radę, ale nie wydaje mi się, że wystartuję w tych zawodach deskolotkowych. Trochę padaka, bracie. Kurde. Ej, chłopaki, nie widzieliście... Ale lipa, ziom. Mam wyrzuty, że go tu zostawiłem. Nie poradzi sobie w głuszy. No właśnie, teraz mając deskolotkę, będziemy mogli wystartować w tych zawodach deskolotkowych, ale to dopiero na innej planecie. Mam teraz... nadzieję, że ta kontuzja nie przekreśli mojej kariery. Nie, no spoko, wyliczysz się. Powinniśmy poszukać agenta Skida. Może potrzebować pomocy. No właśnie, jak sobie zerkniemy, to zobaczcie, że tutaj mamy cały kurde etap do przerobienia. Więc easy, ale przejdźmy sobie najpierw jeszcze do Gadżetrona. Najwyższy czas ulepszyć protonowy dudnik. No właśnie, tego protonowego dudnika będziemy chcieli sobie ulepszyć jak najbardziej. Weźmy sobie protonowy dudnik i zobaczmy, co my tutaj mamy. To jest czas, że dłużej będzie po prostu trwał. To jest przeszukiwanie przeciwników, poszukiwanie większej liczby holokart. O, zabijając przeciwników tym będziemy zdobywać więcej ten. Ale wiecie co, zobaczcie, że to są dwie umiejętności. Jeżeli otoczę to wszystko, tutaj te zrobię, tak wszystko dookoła, to dwie umiejętności odblokuję, więc myślę, że tak po prostu porobimy. Będziemy powoli, tak, 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 tak. Uwaga, i dwie umiejętności. Dobra. Ta modyfikacja osłony synchronizuje fale wszystkich pobliskich rdzeni, dzięki czemu można wystrzelić dodatkowy rdzeń. A, czyli będziemy mogli teraz dwie kulki wystrzelić, to fajnie. A no właśnie, dwie kuleczki można wystrzelić, tak? No, dokładnie. Czy chcemy coś jeszcze tutaj ten? Grant fuzyjny, bombker. Zobaczmy tego bombkera, czy możemy coś tu ulepszyć. Co to jest? Dłuższy rząd daje więcej czasu do przeciwników. Oha. Znaczy... dobra. Zrobimy sobie tak. Magnetobomby są silniej przyciągane do przeciwników. Okej, okay, zróbmy sobie w ten sposób. Będziemy już tutaj otaczać, to zdobędziemy jakąś umiejętność niezłą. Dobra. Oh yeah! Mamy kurde podpalacz! Leć podpalić świat. To jest dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Hop. To jest bardzo fajny akurat ten... wow, bardzo ładnie wygląda, trzeba przyznać. No właśnie, on się przydaje do niszczenia takich słabszych przeciwników. Okej, okay, zniszczone. Wypuszczałem jakieś takie fale śmieszne. Łup, łup, łup. The dubstep. Dubstep, kurde, gun. W sumie jest tu jedna taka dźwiękowa broń. Tak, tutaj poniszczymy, nie będziemy marnować amunicji. Jop. Kurde, jak oni wyskakują. No, czemu nie mogę wziąć sobie takiej koparki i pojeździć sobie? Ja lubię koparki. O, ciekawe, czy mogę wejść. Mogę wejść, ja cię... ale... ale jazda. O, dobra, dalej nie mogę. Niestety, tyle. Tylko tyle. No właśnie. No właśnie, dobra, nie chcemy wejść. O! O kurde! Złej broni użyłem. Weźmy sobie tego. Dobra, easy. Porobione. Właśnie nie tej broni użyłem. Chciałem od samego początku pocisnąć ich tutaj moim miotaczem łognia. Dobra, proszę bardzo, tu jest jeszcze budowa. Ja nie wiem, czemu on otworzył. O, wow, to są jego statuły, zobaczcie. Złote statuły Skida McMarksa. Ale z niego zrobili celebrytę, kurde. W tej części gry. Doceniamy twoje zainteresowanie ofertą sportowej mety Skida McMarksa.
ale jeśli nie opuścisz tego miejsca, będziemy zmuszeni przysłać roboty. Miłego dnia. No, dziękuję. Bardzo miłe z twojej strony. Czujniki wskazują ci sygnaturę energetyczną przy celach harpuna. To chyba jakiś gadżet z zakładów Dreka. Właśnie, a tam możemy zdobyć jakiś gadżecik. Rozejrzyjmy się. Okej, idąc tutaj do góry, możemy zdobyć gadżet, a tutaj na dół jest fabuła, więc wiecie co, najpierw zdobędziemy gadżet, myślę. Zobaczymy, już nawet nie pamiętam co to jest. Kurde. Jak kogoś gastrofaza dopadnie w środku nocy, to macie, kurde, całodobowe stoisko z takosami. Nawet nie wiecie, ile dałbym za całodobowe stoisko z takosami. Uwielbiam taką. Taco burrito. I to jest, to się mówi, taco, soft taco z serem, sałatką i pomidorem. Świetne. Zajrzyjcie do działu snowboardowego i zaopatrzcie się w najnowszy sprzęt do białego szaleństwa. Niech im zbieleją oczy! Jakie reklamy tutaj lecą? Hej, tu Ski! Każdy może się odkupić w lansiarski sprzęt, ale żeby być naprawdę cool, trzeba brzmieć cool! Zapoznaj się z naszym harmonogramem i zapisz się na warsztaty pod tytułem Druga do życia cool, gdzie poznasz tajniki bycia luzakiem, jak ja! Tajniki... Łożysz w mordę! O kurde, nie aktywował się. O co chodzi? Czekajcie! Garnij się na dział serwerski i powiedz tajne hasło. A dostaniesz 5% rabat. Wdechowo, ziom. Kurde, jak ja bym poszedł i dostał rabat za to, że powiedziałem wdechowo, ziom. To było bardzo miłe. Prawie spadłem. Kurde, nie biorę poprawki na to, że nie mam jeszcze helikoptera na plecach. Wdechowo, ziom. Jest nowy tekst. Elo Nexus, wdechowy stream, ziom. Znaczy ja mam tutaj iść, dobra, tutaj. Skakujemy sobie. Uwielbiam platformówki, naprawdę. Wiele osób dopiero teraz zaczęło grać w ogóle w Ratcheta i Clanka. To tak sobie będę teraz opowiadał. Wdechowo, ziom. Dopiero teraz odkryły tą grę właśnie w związku z remake'em na PS4. Między innymi jest to na przykład Remigiusz Maciaszek. I właśnie, jakby platformówki, to jest taka... To genialne urządzenie projektu doktora Nefariusa mogło przemieszczać wodę z jednego miejsca w drugie. No właśnie, proszę, wkładamy sobie do dziurki tutaj i zaciągamy wodę. Żeby tylko wyładować w innym miejscu. W każdym razie, właśnie platformówki to pokazuje po prostu, jak platformówki to nie jest zagospodarowany jeszcze ten teren. Zobaczcie, że tutaj możemy sobie odblokować kolejną złotą śrubkę, ale tego nie będziemy po prostu robić, gdyż zrobimy to oczywiście później. Dechowy stream, ziom. Dokładnie, gram w Ratchet & Clank, Pablo Hard. Dokładnie. Dobra, proszę bardzo. Wystarczyło wcisnąć przycisk, by napełnić wodą cały basen. Easy. Proszę bardzo, cały basenik wypełniony. Dechowo, ziom. Pierwotnie projektowany jako przepychacz do toalet, okazał się dla Ratcheta niezwykle przydatnym narzędziem. No, powiem wam, że całkiem przydatny. Agenta Skida może potrzebować pomocy. No właśnie, teraz przejdźmy do tego agenta. On się znajduje tutaj. Tak. A musimy w tę stronę iść teraz. Intruzik w sektorze 4. Ożysz, kurde. Czym go pokonamy? Weźmy ten bombkerem. Kurde, myślałem, że go jeszcze nie pokonałem. Jeden taki bombker powinien dać sobie z nimi radę. O kurde, jeszcze tam trafiłem. Wow, całkiem dobrze sobie ta broń radzi. Fajny jest ten bombker. Piasek w oczach, udało ci się zdobyć trofeum. Ciekawe, co za trofeum. Nie chcę kombinować i sprawdzać na razie. W każdym razie mam nadzieję, że jestem spoko. A wiecie, co jeszcze jest we mnie naturalne? Dowiecie się, odwiedzając dział z suplementami ziołowymi. Później mi pociągnie. What? Czy ta gra przypadkiem nie ma jakiegoś tego? Hej, tu Skid MacMark. Jak wiecie, mam naturalny talent do jazdy na deskolotce. A wiecie, co jeszcze jest we mnie naturalne? Dowiecie się, odwiedzając dział z suplementami ziołowymi. Później mi pociągnie. Naturalne suplementy... ziołowe?
Czy ta gra przypadkiem nie promuje czegoś niedobrego? Znaczy nie, że nie mówię, że to złe, nie? Tylko nie wiem, czy to jest odpowiednia treść ten. What the fuck? Suplementy suplementy naturalne. Wdechowo, ziom. Wdechowo, ziom. O kurde. O, już w mordę. Czekajcie, gdzie ja tutaj mam? Bierzemy tu dudnika. Jest i holokarta. Które zaraz trzeba będzie otworzyć te holokarty wszystkie. Puh. Okej, okay, tu jeszcze mam jakieś skrzyneczki. No i rarytanium poleciało. Świetnie. Tam gdzieś X-a mi pokazuje, aha. Ale to mnie na razie nie interesuje. Wdechowe ziółko, ziom. Dokładnie, wdechowe zioło, ziom. Dobra. Otwórzmy sobie holokarty może, co? Kolekcja kart. Okej, okay. Mamy jeden pakiet. Okej, okay. Coś tutaj zdobyliśmy. Czy mamy... Mamy 5 duplikatów, okej. Okay. Masz wystarczająco duplikatów. Trójkąt, aby zrobić wymianę. Naciśnij X, okej. Okay. Dobra, możemy teraz sobie doładować coś. Zestaw bohaterów, tylko ja nie wiem, co daje mi zestaw. Statystyki kolekcji. Premier statystyk, aha, siła klucza. To jest to. Granat fuzyjny, coś tutaj jakieś mamy rzeczy. Okej, okay, wiecie co, damy sobie tutaj zestaw bohaterów. Mam 5 w lewym dolnym rogu, w sumie widzicie, tutaj pode mną. O, dokładnie tutaj mam 5 duplikatów. I teraz jak kliknę trójkąt, to mogę 5 duplikatów wymienić na brakującą kartę. Ilość zdobywanych śrubek została zwiększona o 5%, nice. Czyli zbierając Ratcheta, Clanka oraz Quarka, dostaję zestaw bohaterów, który zwiększa mi śrubki. No to nice. No to nieźle, wdechowo, ziom. No, raz, będę chyba... O, teraz mogę wyjść, proszę bardzo. Nie potrzebuję tutaj nic klikać. Dobra, wezmę, żeby tylko po to, żeby zniknęło to. Robiłem to tylko po to, żeby zniknęło. Czy ta gra jest tylko na PS4? Tak, jest tylko na PS4, tylko i wyłącznie. No jest to poniekąd ekskluzji, właśnie nie dokończyłem o tym. Ekskluzji właśnie każda generacja konsol. Kurde, ktoś tam chyba torturuje. Nie wiem, gdzie jest. To celebryta. Robi co chce i nikogo nie pyta o zdanie. Mam nadzieję, że jakoś wyjaśnimy sprawę. O tak, wyjaśnimy. Będziesz karpuś na piasko rekinów. O kurde, ale beka. No, w każdym razie pierwsza generacja konsol jako takie swoje... jako swoje takie maskotki. Właśnie był Crash Bandicoot. Był... kto tam jeszcze? Spyro. I parę jeszcze innych postaci. Druga generacja konsol, właśnie tak licząc od PS1, miała Ratcheta i Clanka, Sly Coopera oraz Jacka, Jack 3. Tak mi się przynajmniej wydaje, to takie główne moim zdaniem. No i trzecia generacja, nie wiem kto to tam, The Last of Us może być? Nie wiem w sumie kto tam może być w trzeciej generacji. Teraz może wy mi powiecie. O kurde. Dobra, damy sobie z nim jakoś chyba radę, co? Weźmy mu, rzućmy granatem fuzyjnym w twarz. Op. Ja pierdzielę, jak to jeszcze lata w ogóle. Okej, udało się. Chyba wszystko załatwione. Dobra, pozbieramy sobie jeszcze śrubeczki. Ej, to wy uratowaliście mojego klienta? A? Nie mówcie, nie mówcie. Ratchet i Clank. Ratchet i Clank. Tak, tak, coś pięknego. Ratchet i Prank, ta nazwa gada. Czuję potencjał marketingowy. Ludzie to na pewno kupią. Słuchajcie, mój klient i ja rozdzieliliśmy się w czasie powrotu na statek. Poszukałbym go, ale tu się roi od piasku rekinów. Pomożecie mi? Proszę się nie obawiać, ser. Piasko rekiny załatwione. No, no. Pięknie, pięknie. Macie do tego serce. Ludzie to kupią. Polecamy się na przyszłość. Polecamy się na przyszłość. A, jest i śrubeczka, zobaczcie, w tamtym miejscu. Naprawdę doceniamy waszą pomoc. Dokąd się teraz wybierasz? Chyba do szpitala. Niech mi obejrzą tę nogę. Szpital? Skid, litości. Miewałeś gorsze kontuzje. I co teraz powiemy twoim sponsorom? Podejrzewam, że mnie nie lubisz i wcale się o mnie nie troszczysz. Okej. Okay. A ty, Ratchet? Ratchet. Właśnie. Chcesz zostać gwiazdą deskolotki? Ten infobot o wszystkim ci opowie. Powiedz tylko, że przysłał cię Don Wonderstar.
ton błąd. Nadeszła ta chwila. Ruszają coroczne zawody deskolotkowe o puchar Blackwater na planecie Rilgar. Czy jesteś wziętym deskolotkarzem, który chce się pokazać? Grzej natychmiast do Blackwater i poczuj adrenalinę, prując jak rakieta na plastiku przyklejonym do silnika. Na co możecie liczyć? Posłuchajcie mistrzów poprzednich edycji. Nigdy nie opuszczam zawodów deskolotkowych w Blackwater. Z wyjątkiem przyszłorocznych. Nie dam rady się zjawić. Nie czuję swoich palców. To normalne? Zwycięzcy otrzymają pieniądze i holokarty, więc wpadaj na Rilgar, by sprawdzić się w najlepszej imprezie sportowej galaktyki i spróbować przeżyć. O kurde! Wdechowo, ziom! Ja pierdzielę. No właśnie. Ocaliliśmy celebrytę. Ocaliliśmy celebrytę. Okej, okay. Przejdźmy sobie tu jeszcze, dokończmy ten level. Możemy wracać na statek, ale jeszcze nie wracamy na statek, bo nie mamy zobaczyć tego całego obszaru tutaj odblokowanego. Jakoś się go tutaj odblokowuje, tego teraz nie wiem jak. Przejdź do agenta. Zaraz zobaczymy jak tutaj się wchodziło. Tam można przejść jak ma się magnetobuty, ale my ich nie mamy. Użysz w mordę, wpadłem tutaj, czekajcie. Okej, okay. Czy ja tam mogę jakoś przejść w sensowny sposób? Wiem, że jakoś się tam przechodzi, ale jak? To jest dobre pytanie. To powiem wam, że to nie jest wdechowo, ziom. Jakoś gdzieś tam się przechodziło, zaraz zobaczymy jak. Kurde. Lećmy sobie tędy, czekajcie, czy po barierkach tu wejdę? Oh shit, nie. O kurde, wpadłem gdzieś tu prawie. Gdzieś tu powinno być jakieś przejście, tylko gdzie? Gdzieś tędy? Nie wiem, czy to nie dopiero jak nie będziemy mieli jakiegoś odrzutowego plecaka. W każdym razie tam jest ta złota śrubka, to będziemy i tak robić w momencie, gdy sobie już przejdziemy. To możemy się wrócić do naszego statku, niech będzie. Easy. Sprzedaję złomy, ziom. Dokładnie, sprzedaję złomy, ziom. Zbieram złom, kurde. Czy możesz włączyć dubbing angielski? Polski jest taki średniawy, a angielskiego nie słyszałem. Niestety nie mogę, bo jak kupisz tą grę w języku polskim, to możesz grać w nią tylko w języku polskim. Ta, taka logika, nie wiem dlaczego. O właśnie, możemy sobie ulepszyć. Mamy 3 kryształki ulepszenia, zobaczmy. Co ja chciałem ulepszyć? Tak, bombkera tego naszego. Okej, okay, będziemy potrzebowali jeszcze jedno rarytanium i odblokujemy sobie specjalny talent. Dobra. Właśnie na statek. To już chyba wszystko, co zrobiliśmy. Dechowo, ziom. Chcemy tu polecieć? Myślę, że planeta Rilgar to słuszny wybór. No właśnie, możemy sobie przejść na Rilgar. A tam, co tam, kurde, dawać info dla tych, dla strażników galaktyki. Najpierw sobie pojeździmy na deskolotce, jolo. O Boże, ogoniasty, co ty mi tutaj piszesz? Co ty mi tutaj gadasz? No właśnie. Co to w ogóle ma być? A więc idziemy na Rilgar, czyli planetę, na której będziemy mogli wziąć udział w zawodach deskolotkowych. Dobra. I to spektakularne salto, niczym w Power Rangersach. Proszę bardzo. Mieszkańcy Blackwater City, jak zauważyliście, mamy drobny problem z ameboidami. Służby bezpieczeństwa w pocie czoła eksmitują stąd te stworzenia. Najpierw jednak muszą się wyspać, wykąpać, umyć zęby i dojechać na miejsce. A to trwa. Do czasu ich przybycia zawieszamy wyścig. Zostańcie w domach, dopóki nie zażegnamy kryzysu. Dziękuję. Okej, okay. Dobra. Załatwmy te ameboidy. Chcę przetestować swoją nową deskolotkę. No właśnie, przetestujemy deskolotkę, ale dopiero w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał, więc oceniajcie go. Oczywiście, jeżeli się podoba, łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół. No i zobaczymy się na kolejnym filmie, w kolejnej części, chyba czwartej Ratcheta i Clanka. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!